Artyści dali z siebie wszystko, na co publiczność odpowiedziała niesamowitą energią. W Centrum Działań Twórczych po raz pierwszy pojawiła się alternatywa. Muzyczny wieczór uświetniły lubińskie zespoły Chaos i Bałagan. Alternatywa w centrum, dwa fantastyczne zespoły Chaos i Bałagan. Są to alternatywne zespoły lubińskie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich więcej, bo energia jest niesamowita. Oba zespoły mają wieloletnią tradycję. Efektem są wierni fani, którzy niemal w całości wypełnili dostępną dla publiczności przestrzeń. Już wielokrotnie sprawdzaliśmy naszą publiczność i nawet mamy takich naszych fanów. Od 11 lat tak naprawdę to już się spotkaliśmy za czasów Ogólniaka i gramy od lat 90. z przerwami. Inicjatorzy alternatywy w centrum zapewniają, że po sukcesie pierwszej edycji wydarzenia na premierze na pewno się nie skończy. Dodatkowo w najbliższym czasie mieszkańcy mogą liczyć na więcej różnorodnych imprez. Jeżeli pali impreza i jednak ludzie się tu pojawią, to będziemy to cyklicznie kontynuowali. Realizujemy projekt Kulturalne Lato i tam mamy trzy fantastyczne koncerty. Już niedługo zdradzamy, bo to jest jeszcze w powijakach. Już niedługo zdradzimy, co będziemy przedstawiać i na pewno będzie warto przyjść, bo to będzie różnego rodzaju muzyka. Mamy też oczywiście warsztaty artystyczne i przedstawienia teatralne. To latem. Ku uciesze fanów mocnych brzmień, koncert Alternatywa w Centrum okazał się sukcesem. Można więc powiedzieć, że zespoły Chaos i Bałagan pozamiatały. Zatrzymać się jak koń pędzący. Czuję przepaść pod nogami. Czuję przepaść pod nogami.